sesji dzielnicowego Darka. Ujawnił on aferę nielegalnego przekroczenia granicy w Rożkowej Woli przez orów z Boys from Rzeczyca, które skutkowało sprowadzeniem wirusa COVID-19 do Rzeczycy. Szczegóły już za chwilę. Jest 19:30, Dagmara Chochelecka. Witam Państwa i zapraszam na szczególne wydanie wiadomości. Do zdarzenia doszło 8 marca ubiegłego roku. Przypomnijmy sobie tą tragiczną w skutkach sytuację. Zarzuty postawiono całemu zespołowi oraz głównej prowodyrce zajścia, niejakiej Kazi. Za wywieranie nacisków na władzach państwowych wyrok w zawieszeniu otrzymał również trener płocki. Do rozprzestrzeniania wirusa przyczynili się wszyscy mieszkańcy gminy Rzeczyca, którzy uczestniczyli w zajściu. W rzeczyckim ośrodku służba zdrowia, tak jak w całym kraju, działa bez zarzutu. Pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie tworzą się kolejki. Osoby, które wymagają hospitalizacji, są przyjmowane na pierwszym miejscu. Wszyscy przestrzegają ogólnych zasad bezpieczeństwa. Na miejscu jest nasza reporterka, pani Halina. Pani Halino, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w rzeczyckim ośrodku zdrowia? Witam Państwa spod ośrodka zdrowia. Sytuacja ogólnie wygląda dobrze, bo jak jest dobrze, no to nie może być źle. Proszę Państwa, zbliża się 16. Teraz już tylko prywatnie, 150 zł z wizyta. Ale jak czyż jest za minutę jeszcze 16? Proszę Pani, u mnie już jest 16. Nie, ja poproszę o przyjęcie, ja tu czekam już 2 godziny. Proszę bardzo, ankietę Państwo wypełnią, to może jeszcze Pani doktor się zdecyduje kogoś przyjąć. Kto ma długopis? Ja. Ludzie! Za dwie to ja jeszcze może zdążę na NFZ, bo mam małą emeryturę. Pani doktor! Ale ja prywatnie mam wszystkie badania. Ale pani, ja mam tylko małą emeryturę, proszę prywatnie, pani. No. Ja tylko na NFZ, bo mi nie starczy. Pani na chleb nie mam. No i się wypchała. Dzień dobry. Dzwoni. Odbiór wyników. Pani godność. Pelagia Gruszka. Pani doktor! Tak, słucham. Ostatni pacjent na kasę chorych. Przyjmie pani doktor, pani Pelagia Gruszka. Tak, ostatniego pacjenta poproszę. Na kasę chorych. I temperatura jeszcze. Dezynfekcja w aerozolu czy w płynie? W płynie. Ładnie się kocham. Taka to działa. Ciśnienie podnosi, normuje. Proszę bardzo. Dezynfekcja. Tylko przeszkadza to. Ło, jakie mocne. Ale zdrowe. Proszę bardzo, to pani doktor. Już mogę? Mogę. Teraz już wizyty prywatne. Tak, ja jestem prywatnie. Proszę bardzo. Pani godność? Obowiązuje RODO, a ja jestem prywatnie, także płacę za wizytę. A ja jestem w ośrodku zdrowia i tutaj przyjmuję. To proszę napisać pacjent. Zero. Ale temperaturę mierzymy. Proszę, można zmierzyć mierzone. Proszę. Dezynfekcja obowiązkowa. W aerozolu czy w płynie? Autem przyjechałam. Jest. Do widzenia, Bóg zapłać. Prywatnie, proszę pani doktor. Siostro, poproszę teraz pacjentów na wizyty prywatne. Tak, ja jestem prywatnie. Pacjent zero, pani doktor.
Boże. Ciągle ktoś coś chce. Jak Państwo widzicie, nasze polskie rozwiązania są najskuteczniejsze. Oglądają Państwo główne wydanie wiadomości. Mimo narzekań ekspertów do spraw oświaty, rodziców, nauczycieli oraz dzieci, wspaniale sprawdza się nauka zdalna. W porównaniu do roku ubiegłego średnia ocen ze sprawdzianów w naszej gminie wzrosła z 3.0 do 6.1. Nasz reporter sprawdził, jak realizowanie tego systemu wygląda u mieszkańców naszej gminy. Ojejku. No jak zwykle, przecież wszystko trzeba. Ola jest za 3.8. Chodź tu, dziecko, jak zwykle wszystko ja muszę dla ciebie robić. Wszystko ci naszykowałam. Boże, no w bluzce, no spałaś, ale dobra, niech będzie. Już jest dobrze, okej, niech będzie. Zdejmuj, chodź ten szkoły. Musisz, masz zaliczenie z muzyki. Kiedy będą wakacje? Ocena. Ile jest szybko? Zdejmuj, daj mi ten szlafrok, kobieto. Teraz masz się ogarnąć, słuchaj. Nie chcę mi się. Zakładaj słuchawki, bo za chwilę, o, dosłownie minutka została do lekcji, masz, zakładaj te słuchawki. Już jeszcze ci kucyki muszę wcześniej zrobić. Boże, naprawdę, wszystko o wszystkim. Trzeba myśleć, ale naprawdę. Na tą muzykę. Musisz. Jak nie zaliczysz, to jedyna będziesz, co nie zaliczyłaś. Wiesz, o tym nie można tak. Ale ja już nie chcę. Najpierw powinny być lekcje. Siedziałaś do północy, zobacz, jak ty wyglądasz. Ogarnij się już, dziecko, ogarnij się już. Dzień dobry. Witam wszystkich. Halo? Dzień dobry, witam wszystkich na lekcji muzyki. Pamiętaj, ja jestem pod stołem. Ty tylko ruszaj ustami, a ja będę śpiewać. Ale pamiętaj. Była sobie siatka mała, będziemy śpiewać. Tego Ola, jesteś? Ktoś mnie wyrzucił. Dobrze, Ola, już słyszycie. Bardzo proszę, zaśpiewaj dzisiaj piosenkę. Pamiętaj, ruszaj ustami. Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum, która mamy nie słuchała, rere kum kum, więc na spacerki wychodziła, rere kum kum, rere kum kum, innym żabkom się dziwiła, rere kum kum, więc koniec. Dobrze, dziękuję. Bardzo ładnie dzisiaj ta śpiewałaś. Ocena cerująca. Do widzenia. Do widzenia. Widzisz, hurra, no i mamy to. Mamy to, udało się. A tak ci się nie chciało, no widzisz. Mogę już pograć? Pamiętaj, że masz tylko 20 minut, żeby się też przygotować na kolejną lekcję. Dobra. A teraz informacja z ostatniej chwili. Rzeczycanie wspaniale przestrzegają narzucone odgórnie restrykcje. Noszą maseczki, zachowują odpowiednie odstępy, nie wychodzą z domów. Z analizy monitoringu gminnego wynika, że jednak nie wszyscy. Oto, co zarejestrowały nasze kamery. W związku z nadchodzącą trzecią falą koronawirusa, władze gminy wznawiają produkcję maseczek. Koła gospodyń wiejskich działające na terenie gminy Rzeczyca pomagają w ich uszyciu. Niestety, brak odpowiedniej ilości materiału doprowadził do zmiany dotychczasowego projektu maseczek. Jednak dzięki kreatywności naszych kobiet powstał prototyp modelu hybrydowego wiosna-lato 2021. Zobaczmy, co ustalili nasi reporterzy. Może tak trzeba było nam wyjrzeć, co? Dziotku, ustrugałeś tę skrzynkę wyborczą? A co? Chyba ktoś przylos. Pewnie sprawdzają, czy mamy te skrzynki na te listy wyborcze, wiesz? Już idę. Uważaj, żeby cię wirus nie złapał. Babka, patrz, władza zawitała. O, ja myślałam, że to po wsi noga. Dzień dobry. Ja idzie akurat, że władza przyjechała.
Witamy serdecznie mieszkańców naszej gminy. Bardzo nam zależy, aby w naszej gminie było bezpiecznie i zdrowo. Dlatego też uszyliśmy znowuż maseczki dla Państwa, abyście byli bezpieczni jak najbardziej. A władza trzyma rękę na pulsie, aby się wirus nie rozprzestrzeniał. I oto tu są dla naszych mieszkańców uszyte maseczki. Proszę odebrać od władzy. Proszę, proszę. Wszystko pod kontrolą. A ksiądz jeszcze, proszę, proszę. Ksiądz poświęci, aby wirus odszedł z naszej gminy. Amen. Dziadku, grzeb. Dziadek nie daltonista. A, babciu, jak to się zakłada? O, dziadku, chodź, ja ci pokażę, jak to się zakłada, chodź. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Zdrowia życzymy. Drogi Darku, zobacz, co tu poczyniliśmy. Wykorzystujemy wszystkie fundusze unijne, jakie tylko są. W związku z tym stworzyliśmy od taką piękną drogę. No właśnie, widzę. Długa ta droga. Pewnie ruch wzmożony. Pewnie trzeba przysłać więcej chyba patroli. A może tak niekoniecznie. No fakt, że może i nie, bo to mój remien, także... Ruchu dużego nie, tu nie ma. Ale widzę tu drogowców, sprzęt został z zimy. No, panie Darku, moi pracownicy zawsze są przygotowani na zimę. Nie wiadomo, w którym momencie ona przyjdzie. Proszę księdza, tu taka droga nasza piękna, to dla księdza idealna. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. To było główne wydanie wiadomości. Życzę Państwu miłego wieczoru i zapraszam na sport. Stefania Krużajewska, witam i zapraszam na sport. W mistrzostwach gminnych na kompleksie sportowym głośno o rzeczyckich Orlicach. W konkursie pucharowym na Mamuciej Górce pojawiły się aż 3 zawodniczki. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej dezynfekcji w okresie pandemicznym. Dla Państwa z gminnego kompleksu sportowego Józef Zabierz sprawdza, w jakiej formie są nasze Orlice. No dobra, dziewczyny. To zaczynamy od rozgrzeweczki. Trzeba się porządnie rozgrzać. No to jeszcze raz rozgrzeweczka. Rozgrzane. Witam Państwa. Jak widać, Orlice trenują w pełnym reżimie sanitarnym. W tym roku zamiast tradycyjnej bułki z bananem dziewczyny postawiły na silne odkażanie. Proszę Państwa, nasze Orlice będą walczyły o zwycięstwo! Będą walczyły o złoto! Flagi zaczęły powiewać od strony fiordu. Już u progu widać naszą Orlicę. I proszę Państwa, poszła! Proszę Państwa, jak ona wybija się z progu. Leci! Leci, leć, leć, leć! Jak ona frunie, proszę Państwa, wygrywa z wiatrem. Lewa narta chwieje się w powietrzu. Jakie ona ma nogi. Proszę Państwa, skały może przenosić. Coś fantastycznego! Coś fantastycznego dzieje się na Mamuciej Górce! Publiczność szaleje! Czy ona ląduje? Zobaczmy to, prawie się utrzymuje. Oj, 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 co tam się dzieje? Ona wyląduje, tak, 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 ląduje! Ale się nie udało! Mimo sukcesu pań, perfekcyjnego przygotowania i obranej taktyki, skończyło się jak zwykle, a złoto zgarnął żyła. Nie od dziś wiadomo, że mieszkanki gminy Rzeczyca dbają o dobrą kondycję fizyczną. Siedem!
zaskoczył komunikat premiera o nałożonych restrykcjach. Zapadły decyzje, które mają istotny wpływ na uprawianie sportu. Szanowni Państwo, jak mówi fraszka Krasickiego, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie i tak dalej. Dlatego, drodzy Państwo, chcemy dokonać tego, czego nasi poprzednicy nie dokonali w pandemii. Chcemy zadbać o Państwa zdrowie. I dlatego, drodzy Państwo, postanowiliśmy zamknąć siłownie, baseny i fitnessy. Mimo wprowadzonych restrykcji związanych z pandemią, wiemy, że branża fitness w gminie ma się całkiem nieźle. Mieszkanki zdecydowały się więc na urządzenie siłowni we własnych domach. Przyjrzyjmy się bliżej, jak sobie radzą w obecnej sytuacji. I uwaga, jedziemy! Nóżka! Hop! I hop! Hop! I hop! Hop! I góra, podnosimy do góry nóżkę! I raz, dwa, raz! Idziemy do przodu! Raz, dwa, trzy, cztery! Mocne nóżki! Uwaga, uwaga, góra! Hop! 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 Dajemy do przodu, na podłoga! Schodzimy w dół! Noga, noga, noga! Hop! Państwa, Katarzyna Mróz. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś spodziewamy się dobrej pogody. Nadciąga do naszego regionu niż Skandynawii, co spowoduje gwałtowne obniżenie temperatury, nawet do minus 3 stopni, oraz pogorszenie się warunków atmosferycznych. W niektórych częściach naszej gminy może spaść nawet śnieg i śnieg z deszczem. Z pewnością panowie z GOKU zapewnią nam przejezdne drogi i czyste chodniki. Takiej pogody spodziewamy się w Kanicach, Wiechnowicach, przez Sadykierz oraz część wschodnią naszego regionu. Proszę Państwa, ale co za zaskoczenie, padać będzie tylko do chudego. Widać, jak będzie chciało, tak będzie padało. Na zachodzie naszego regionu spodziewamy się deszczu, ale nie byle jakiego deszczu, kwaśnego deszczu. Mieszkańcy Gliny i Zawad liczą, że po kwaśnym deszczu będziemy hodować kwaszone ogórki. Na zakończenie. Po okresie złej pogody wystąpi znaczna poprawa. Już od jutra w całym naszym regionie mieszkańcy gminy Rzeczycy odczują znaczną poprawę.
z nad Wysp Brytyjskich przyniesie oszałamiające słońce i wysoką temperaturę, która może wynosić nawet do 30 stopni. Z każdym kolejnym dniem spodziewamy się poprawy jakości pogody, większej ilości słońca i wyższych temperatur. Dziękuję, że mogłam podzielić się z Wami tą nieprzewidywalną pogodą, ale jak to mówią, w marcu jak w garncu, trochę zimy, trochę lata. Dziękuję! Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Gotuj z Dobromiłą. Dzisiaj w naszym programie porozmawiamy trochę o bardzo ważnym, na temat bardzo ważny, ponieważ jest pandemia i musimy zadbać o zdrowe odżywianie wszystkich nas. Bardzo ważnym elementem życia jest śniadanie i od tego trzeba zacząć, że musimy zaproponować zdrowe żywienie na dzień dobry. Ja dziś chciałabym zaproponować kilka ciekawych rozwiązań. Propozycja pierwsza. Szproteczki z pomidorkami. Propozycja druga. Twarożek ze szczypiorkiem. A nawet może jeszcze lepiej by było, gdyby on był z rzodkieweczką i szczypiorkiem. Zdrowa kanapka. Pełna kolorów i smaczków. Jajeczko, majonez, cebulka. Pychota. Kolejna rzecz. Śledziki. Takie fajne. Marynowane z cebuleczką. Ale jako, że pandemia, musimy wziąć pod uwagę bardzo ważną rzecz. My musimy nosić maseczki. Czyli jak zjemy śniadanko, zakładamy maseczkę i wydychamy to, co przed chwilą zjedliśmy. Słabe rozwiązanie, nie polecam. Dlatego moja asystentka ma dla nas bardzo ciekawe rozwiązanie. Ona uwielbia kuchnię kolorową, zdrową, pełną fantazji, smaków, witamin. I jej menu jest bogate w to, co naprawdę poprawia nastrój. Bardzo proszę, przygotuj nam dobre, zdrowe śniadanko. Będzie. O, to tak zaczynamy na ochłodzenie. Tak, tak, super. Co tutaj masz? Sok pomarańczowy. Aha. Super. Fajnie. Teraz mamy sok banany. Ja, tyle witamin naraz. Aha. Zobaczcie, to jest genialne. Po prostu to jest genialne. Naprawdę. To dobrze, widać, że lubisz. Super, super. Co tam jest w tej szklaneczce malutkiej? To jest granat. Granat! Sok z granatu. Bo bardzo lubię taki inny kolor. Troszkę słodki, takie fajne. No, rewelacja, jak w kuchni pana Kleksa. I super. Najlepszy jest... Kapitan Spontan! No proszę bardzo. To jest super basny. Jakżeż to wygląda po prostu. To musi być genialne. Czy ja będę mogła spróbować? No tak. I troszkę dekoracja. Aha. Takie fajne. Wow. I super ważne. Mamy to. No tak. I specjalnie. Dla mnie. Dziękuję. No. Wow, to jest genialne! No słuchajcie, zgodnie z zasadą, jesteś tym, co jesz, no to ja nie chcę być martwą rybą. Dziękuję bardzo. Zdecydowanie wybieram kapitana Spontana! I tym optymistycznym akcentem zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję bardzo.